Osiedlowy klub KSM zafundował swoim odbiorcom w okresie Wielkiego Tygodnia wielce interesującą imprezę. Tym razem wernisaż wystawy znanego kieleckiego fotografika Antoniego Myśliwca, zatytułowanej Tajemnica Cerkwi, został ubogacony występem chóru wykonującego w języku starocerkiewnym i starosyryjskim pieśni religijne. Zaprezentowane na wystawie w liczbie 40 fotografie przedstawiają zaklęte w kadrze i zatrzymane w czasie chwile z obrzędów i uroczystości odbywających się w kieleckiej maleńkiej cerkiewce. Jesteśmy w okresie szczególnym, Wielki Tydzień przed Zmartwychwstaniem Pańskim i ta wystawa bardzo ładnie się wpisała w ten okres jeszcze Wielkiego Postu. Proszę powiedzieć, bo to mnie zaciekawiło, że Pan się zainteresował cerkwią i tym, co się tam we wnętrzach tej świątyni odbywa. Czy Pan jest wyznania prawosławnego, czy to zupełnie inna przyczyna była? Zupełnie inna przyczyna. Jaka przyczyna? Właściwie chyba wszyscy z nas będący w cerkwi, czy na południu, czy na wschodzie Europy, czują niesamowity klimat tego miejsca. Gdziekolwiek pojedzie się, ogląda się cerkiew. Natomiast ja miałem szczególne szczęście, że mój przyjaciel jest członkiem chóru cerkiewnego. On zaprowadził mnie do tej cerkwi i co ważniejsze, żeby zrobić tego typu zdjęcia, trzeba być w jakiś sposób członkiem tej wspólnoty. Na pewno Państwo doskonale wiedzą, że jak ktoś, modlimy się w kościele, jak ktoś się kręci z aparatem przed nami, to raczej wzbudza inne uczucia, bardziej złości niż skupienia. Natomiast ja miałem szczęście wejść w tą społeczność i obecnie, jeżeli na przykład coś by się działo w cerkwi, a mnie nie ma, wtedy wszyscy są zdziwieni, dlaczego mnie nie ma. Ja już tam nie przeszkadzam, ludzie przyzwyczaili się. Oczywiście w jaki sposób wykonuje się tego typu zdjęcia? Ja nie używam innych świateł, nie używam fleszy, nie używam jakichś rozstawionych, studyjnych. Po prostu staram się pokazać klimat tego miejsca, do którego mam możliwość w każdej chwili wejść i tak jak mówię, nie jestem traktowany tam jak intruz. Bardzo pomaga to w robieniu. I tym bardziej, że jak zobaczyliśmy te fotografie zewnątrz tej cerkiewki, to jest stary budyneczek jakiś gdzieś tam chyba na poboczach dużego miasta, jakim są Kielce. I później te wnętrza, to jest jakby człowiek zaszokowany, bo okazuje się z tych fotografii, że tam jest ogromna przestrzeń, że dużo ludzi. Pan uchwycił te momenty jakby chwili. Sprawy chyba i tych odbywających się mszy, czy tam jak się to chyba w prawosławiu tak to nazywa. I to jest takie wszystko naturalne, bardzo, bardzo realistyczne, choć mówił Pan na spotkaniu tutaj dzisiaj na wstępie, że co prawda korzysta Pan z aparatu cyfrowego, ale nie korzysta Pan z tych różnych sztuczek magicznych, jakie daje właśnie fotografia cyfrowa i komputer. Tak, w tej chwili sporo ludzi mając cyfrowe aparaty zapomina o starej, dobrej fotografii. Proszę Państwa, przecież jeżeli mamy księgę, przewracamy kartki, na długim czasie wiadomo, że jest jakaś forma ruchu. Oczywiście nie udaje się to za pierwszym razem. Ta wystawa powstawała kilka lat, też nie ukrywam, cały rok liturgiczny, święta Bożego Narodzenia, święta Zmartwychwstania, różne uroczystości. Także, że kilka lat powiedzmy trwało zrobienie tej wystawy. Tu jest 40 zdjęć, natomiast materiał jest po prostu dużo większy. Czy ta wystawa, bo Pan również uczestniczył w wystawach indywidualnych i zbiorowych, także i poza granicami Polski, czy Pan planuje, czy miał Pan już jakieś zaproszenia, żeby pokazać na przykład na wschodzie te prace?
No na razie nie rozmawialiśmy na ten temat. Ta wystawa miała swoją premierę w Kielcach w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej. Są tam stałe zbiory i są wystawy czasowe. Galeria mieści się na ulicy Zamkowej w całym kompleksie Pałacyku Tomasza Zielińskiego. Piękne, klimatyczne miejsce. I ta wystawa była tam w listopadzie, październik, listopad 2010 roku. Później była przez krótki czas w Chmielniku. Otwierała bardzo ciekawą imprezę Radomskie Spotkania Literackie w zeszłym roku. No i bardzo istotna etap, wystawa była pokazywana w Kielcach, w targach Kielce, na międzynarodowych targach sztuki wyposażenia wnętrz sztuki sakralnej. Co roku odbywają się te targi. No nie tylko, no są tam bardzo ciekawe rzeczy i zjazd muzealników, no i tam po prostu była też pokazana. W tej chwili jest to czwarte miejsce, w którym możemy ją oglądać. Co dalej, nie wiem. Uważam, że dobrze by było, gdyby jeszcze gdzieś można ją pokazać. No wiadomo, cerkiew jest takim miejscem magicznym, takim miejscem mistycznym, dziwnym. Zresztą zachęcam Państwa do zwiedzania cerkwi, no raczej nie tylko w Polsce nie jest ich tak wiele, ale sądzę, że będąc na południu, na wschodzie Europy, na pewno odwiedzamy cerkiew, bierzemy tą świeczkę, maleńką, cienką świeczkę, zapalamy i przenosimy się po prostu w ten klimat. Tak jak mówiłem, jak mówił metropolita warszawski i całej Polski, piękna jego kontemplacja są atrybutami prawosławia. Nie tylko atrybutami, ale drogą szczególną prowadzącą do poznania Boga. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wystawę można oglądać codziennie, oprócz niedzieli świąt, w godzinach pracy klubu. Serdecznie zapraszamy. To śpiewamy w języku staro-syryjskim. Nosi tytuł Abun Dbashmaye. Doskonale Państwo będziecie widzieli, o czym śpiewamy. Bowiem polskie tłumaczenie pieśni jest wszystkim doskonale znane. To Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się niebo. Well, I thought.